Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Księga. W audycji Księga witają Państwa. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. I Paweł Kęska. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że Państwo zauważyli, że się kończy karnawał. Że Państwo zauważyli, to znaczy, że Państwo jakoś skorzystali z tego czasu. Księża chodzą na bale karnawałowe? Tak, chodzą na bale karnawałowe. Uspokajać bawiących się? Niekiedy trzeba trochę kogoś tam skarcić, że za dużo promili w powietrzu się unosi. Ale oczywiście ja mówię o takich balach organizowanych przy parafiach. To tam księży można spotkać. Niektórzy tańczą, niektórzy nie tańczą. Słyszałem wiele dyskusji na temat tańczenia przez księży. Ciekaw, jaka by była Państwa opinia. Starszy ojciec duchowny ma mówi w seminarium: chłopak, a ty wyobrażasz sobie, że Pan Jezus tańczy? No, ja akurat sobie to mogę wyobrazić. No właśnie. Ale wchodzą też na bale. Miałem kiedyś udział w pewnej bardzo takiej podstępnej akcji związanej z balem. Mianowicie sylwestrowy bal był w parafii. Przyszła do mnie młodzież i powiedziała, zapytała mnie, czy dzisiaj ksiądz będzie mówił kazanie o 12, jak nowy rok nastanie. Ja mówię, tak, o 12 będzie msza. To nie, ksiądz kazanie wydłuży maksymalnie, bo chcieliśmy, żeby starzy byli w kościele, a my sobie wtedy potańczymy tak po naszemu. No i proszę Państwa, ja nabijałem kazania, młodzież się bawiła, no ale już po pewnym momencie musiałem rodziców puścić też, żeby wrócili do domu, ale taki mój udział w jakości balu karnawałowego był. Im bardziej człowiek poczuje w nogach i w emocjach ten karnawał, tym bardziej zauważy, że post nastał, bo jak się nie wytańczy, nie wybawi, to nie zauważy dzień jak każdy inny. Dokładnie tak. Ja proszę Państwa powiem, że bal karnawałowy, no to tak z przymrużeniem oka, to nie jest takie ważne w naszym życiu. Ale kultura zabawy, i cieszę się, że w Polsce wzrasta w ostatnich 10 latach kultura zabawy, to już nie tylko takie tam doping jakiś alkoholowy i skakanie, ale naprawdę tańce coraz bardziej wymyślne, zgrabne, ładne, miłe dla oka. Miło jest patrzeć, jak się ludzie pięknie potrafią bawić. A my się dziś bawić nie będziemy. Będziemy rozważać, jak co tydzień, Słowo Boże. I to będzie poważne Słowo Boże, bo będzie o trądzie. Czym jest dziś ten trąd, o tym też porozmawiamy. A rozpoczynamy właśnie od czytania z Księgi Kapłańskiej, rozdział 13, wersy od 1 do 2 i od 45 do 46. Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona. Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołał: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem. Ostatnie badania mówią, że trądu na świecie jest coraz więcej, jest coraz powszechniejszy, ale nie w Europie. To najczęściej Afryka, Indie, to są te miejsca. A w naszym świecie, kto jest trędowaty? No, trędowaty, jak widać, nie tylko miał kłopoty z ciałem, ale też i strasznie obciążała jego psychikę te wszystkie nakazy. Będziesz miał włosy w nieładzie, rozerwane szaty, brodę zasłoniętą i będzie cię wołać: nieczysty, nieczysty. I taki był ich los. Nie wolno im się było zbliżyć do ludzi. Nie wolno było im się zbliżyć do wiosek, do miasta. Mieli ostrzegać tych, którzy by mogli ich spotkać w drodze, aby poszli inną drogą. Wielu ludzi, którzy są zamknięci w domach, gdzieś tam przed telewizorem, przed czatem, z alkoholem, puszką piwa w ręku, to są właśnie ci współcześni trędowaci, którzy uważają, że są beznadziejni, uważają, że są gorsi i ciągle też opowiadają o swoich błędach. Zamiast mówić: nieczysty, nieczysty, mówią: głupi jestem, beznadziejny jestem, brzydka jestem, nikt mnie nie kocha, nieudocznik jestem. To są ci współcześni trędowaci, którzy nawet nie wychodzą, żeby szukać Jezusa, żeby ich uzdrowił, ale pogodzili się ze swoim losem, a to jest kłamstwo. Myślę sobie o tym krzyczeniu: nieczysty, nieczysty, to się może wydawać, ja wiem,
nieludzkie, niesprawiedliwe, ale myślę sobie o takiej scenie, jak alkoholik idzie na meeting i mówi, jestem, dajmy na to Adam, jestem alkoholikiem. Mhm. Nazwać coś po imieniu, to nie jest tylko źle, to jest też odwaga. No tak, jest odwaga. Tutaj to jest wyznanie, żeby poprosić tym wyznaniem ludzi, bądźcie ze mną solidarnie, wychodźmy z tego dna nałogu. Natomiast tutaj było ostrzeżenie przed sobą, to jeszcze jest coś gorszego. Przypomina mi się film Piękny Umysł, kiedy główny bohater, schizofrenik, po kolejnym ataku wraca do przytomności i pyta żony, co zrobić, kiedy przyjdzie następny atak, żeby nie skrzywdził naszego dziecka, żeby nie skrzywdził ciebie. Ona mu kładzie rękę na sercu swoim i mówi, John, pamiętaj, to jest prawda. Tak samo mi się wydaje, że kiedy przychodzimy niekiedy już tak skołowani przez ten trąd do Pana Boga, On wskazuje nam Najświętszy Sakrament, Biblię, Mszę Świętą i mówi, to jest prawda, w to wierz. Nie krzykliwe reklamy gazet, nie opinie powtarzane szeptem, ale to jest głos Boga. Ja cię uzdrowię z największego trądu. Chociaż tutaj uzdrowienia w tym pierwszym czytaniu nie mamy. Tutaj mamy nazwanie, odważne nazwanie prawdy po imieniu, nazwanie tego, co jest chorobą i tego, co jest złem. To jest też bardzo ważne. Wielu ludzi jest bardzo trudno przekonać o chorobie, choćby wspominałem tu choroba alkoholowa. Sukcesem jest, kiedy on mówi, taki alkoholik potrzebuje pomocy. To jest sukces. Przedtem się broni, jak tylko może. W normalnym leczeniu szpitalnym, medycznym takim ciała ludzkiego jest bardzo niedobrze, kiedy lekarze nie mogą odszyfrować, co to jest. Co to jest? I w końcu, kiedy przychodzą wyniki jakichś badań, już wiemy, co to jest, nawet jeśli to jest trudna choroba, no to już przynajmniej wiadomo, jakie próbować zastosować środki. Także diagnoza jest też ważna i tą diagnozę mieli stawiać Aaron lub jego synowie kapłani, ale oni nie byli w mocy uleczyć tego trądu. I jakbyśmy dzisiaj, to przejdziemy do Ewangelii za paręnaście minut, ona jest dopełnieniem tego dzisiejszego czytania. I tutaj jest bardzo ważne stwierdzenie, które się pojawia nieraz w pracy duszpasterskiej. Ja byłem na mszach świętych, które odprawiałem w parafii świętego Wojciecha na Woli, to już było z 15 lat temu. I przyszedł pan do zakrystii po moim kazaniu, takim mocnym, wydawało mi się, i powiedział, proszę księdza, już mi ksiądz udowodnił, że nie jestem chrześcijaninem. I co z tego? Właśnie my sobie nieraz przerywamy proces leczenia. Żona mówi mężowi, jesteś głupi, beznadziejny, nie masz zmysłu zupełnie gospodarczego, nie opiekujesz się dziećmi. I on przychodzi do pokoju i mówi, no ona ma rację. Rzadko się to zdarza, że ktoś tak przyjmuje pokornie uwagi, ale ma rację. I co z tego? Ludzie nieraz przychodzą, mówią, proszę księdza, tam księża politykują, tam pieniądze, coś. No nawet jeśli tak jest, nawet jeśli uogólnimy trochę, to co z tego? Co pani proponuje? Czy ten trendowaty, oznaczony w jakiś sposób, już dostrzegalny we wspólnocie Izraela, czy on jeszcze ma jakąś szansę u Boga? Czy on jest wyrzucony poza nawias tych, którzy mają życie rodzinne, mogą mieć szczęście, tych, którzy jeszcze walczą o swoje, bo to już jest skazanie na nicość. Boga nie ma rzeczy niemożliwych. W Starym Testamencie też były sytuacje uzdrowienia z trądu. Bóg jest zawsze po naszej stronie. Bóg zawsze liczy jakąś trasę dodatkową, awaryjną, kiedy my się pogubimy. Nie ma takiej sytuacji, że Pan Bóg przychodzi i mówi, no i klops, no się narobiło, porobiło, no i co my teraz zrobimy? Pan Bóg ma dla nas 100 dróg ratunkowych, tylko żebyśmy my chcieli z nich skorzystać. A jak to korzystać w tym trądzie, skoro jesteśmy tu, była mowa o tym alkoholizmie albo o takim osaczeniu i wtłoczeniu w kompleksy. Są ludzie, którzy potrzebują pomocy dla swojej psychiki, dla swoich emocji. Potrzebują pomocy psychoterapeuty. To nie jest bohaterstwo powiedzieć, ja tam nie pójdę do żadnego psychologa, mnie sam Jezus i Maryja uzdrowi. Oczywiście, Jezus i Maryja mogą uzdrowić w cudowny sposób, ale jeśli ktoś ma, przepraszam, biegunkę, ból gardła, gorączkę 39, to nie mówi, nie wezwę lekarza, bo mnie Maryja uzdrowi, tylko jakieś pigułki zazwyczaj tam łykamy. Czyli, żeby wyjść z tego trądu, trzeba nieraz pomocy człowieka. Wyjść z trądu, trzeba się nastawić na to, że nie wszyscy mnie będą kochać. Ludzie trendowacie, ludzie o niskiej samoocenie właśnie chcą, żeby ich wszyscy kochali. Ludzie tacy nie chcą mieć żadnych wrogów. A ktoś powiedział, jak nie masz wrogów, to nie masz przyjaciół. Bo żeby mieć przyjaciół, trzeba być osobowością. Trzeba mieć jakiś rys takiej pewnej mocy. A jak się jest osobowością, ma się rys pewnej mocy, to zawsze się podpadnie komuś tam z innej wspólnoty czy przynależności rodzinnej. Dlatego musimy się nastawić, nie będzie łatwo, nie będzie lekko, nie osiągniemy, nie jesteśmy Panem Bogiem. Z jakąś taką pokorą powoli docierać, pierw od jednej rozmowy z jednym człowiekiem, potem zaprosić do siebie dwie osoby, potem pójść gdzieś na spotkanie.
ale z tego trądu z pomocą Bożą i dobrocią ludzi można wejść. Za chwilę przejdziemy do czytania z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Od rozdziału 10, wersu 31 do rozdziału 11, wersu 1. Bracia, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Święty Paweł zwraca uwagę na coś wyjątkowego. Modlitwa owszem, raz dziennie, czasem rzadziej, czasem częściej. Msza owszem, raz w tygodniu, czasem częściej. Ale tutaj czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie. Wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Przeróżne czynności, które nam się czasem wydają nieapetyczne, niesmaczne, ba, banalne, na chwałę Bożą czyńcie. Jak to robić? Trzeba być Panem Bogiem zafascynowany. Trzeba naprawdę zobaczyć Jego piękno, miłość do nas, Jego ofiarność, Jego czułość. Bo jakby to robić jeszcze się wtrącę z obowiązku, to można naprawdę zwariować, to się nie da tak. Nie, no oczywiście nikt nie chce, żeby matka dziecko bez przerwy tuliła, chwaliła i mówiła, jak jesteś mój kochany, bo musi to dziecko włożyć do łóżeczka, żeby mieć wolne ręce i przygotować obiad. Mi się tutaj kojarzy taka historia, która po części jest prawdziwa, trochę zmodyfikuje. Pewne małżeństwo miało małe dzieci, bardzo chcieli wyjechać gdzieś na wakacje, ale nic nie mogli znaleźć. I jeden z ich kolegów, przyjaciół powiedział, ja mam taki dom niewielki, ale dam go wam za darmo, posprzątajcie mi tam trochę, tylko udostępniam go wam. I oni przyjechali i byli tak szczęśliwi, tak temu koledze byli wdzięczni, że co pół godziny, co godzinę ktoś wtrącał, ale Marek tam jest, to jest gość, no zobacz jak tu ładnie porobił, nas zaprosił, zobacz, żeby nie ten Marek. I ciągle do tego tematu wracali, że ten człowiek był taki dobry, że im dał do dyspozycji tą swoją daczę. My mamy do dyspozycji cały świat od Pana Boga. Czy nas się wyrwie, ale Pan Bóg to dobrze ustawił. Że ta śnieg pada, to będzie woda, to będzie dobrze się tam będzie roślinność rozwijała, że chwalimy Pana Boga za jakiś trud, chwalimy Pana Boga za jakąś nagrodę, którą otrzymaliśmy, chwalimy Pana Boga na to, że dzieci są zdrowe. Czy nam się to wyrwie? Bo strumień narzekania płynie w Polsce dość szeroki, a chrześcijanina rozpoznaje się po dziękczynieniu. Po dziękczynieniu. Ale w tym całym świecie, który dostaliśmy od Pana Boga, czasem się przydarza, że mamy trąd. Jak tu dziękować? To są takie tajemnice, że aż boję się o nich mówić. Ksiądz Aleksander Fedorowicz, schorowany człowiek, mówił kiedyś na rekolekcjach, Pan Bóg dał mi dobrego nowotwora. Ciarki przechodzą może wszystkich tych, którzy leżą na onkologii. Ksiądz Aleksander Fedorowicz miał wielką wiarę, ogromną wiarę i odczytywał Krzyż Pański jako wielki dar, jako światło, jako dobroć, czułość. Widać, tak musiało być. Proszę Państwa, my tęsknimy za światem, w którym nie byłoby chorób, nie byłoby cierpienia, ale to byłby potworny świat. Proszę mi wierzyć, proszę uruchomić swoją wyobraźnię, jak tylko potraficie. Co to byłby za świat, gdyby człowiek w wyniku swoich postępowań nie ponosił konsekwencji? Więc narkotyk, alkohol, można byłoby to pić, a żadnych konsekwencji by nie przychodziły za to, no bo nie ma cierpienia na świecie. Otóż ból jest bardzo często darem od Pana Boga. Zresztą ostrzega nas przed chorobami, których nie dostrzegamy w swoim organizmie. Powtarzam, lekko mi się te słowa mówi do mikrofonu. Wiem, że trochę może profanuję temat, bo tu trzeba by wielkiego skupienia, wielkiego pochylenia nad tą tajemnicą, której Chrystus nie próbował wyjaśnić teoretycznie, ale także przeszedł przez ogromną górę cierpienia. Święty Paweł pisze coś takiego. Staram się przypodobać wszystkim pod każdym względem, nie szukając własnej korzyści. No jest to jakiś oksymoron, bo ludzie, których znam, którzy starają się przypodobać wszystkim, no to najczęściej po to, żeby mieć jakąś korzyść. I często nie podobają się nikomu.
Są po prostu trudni, czasem natarczywi, no tak to bywa. No oczywiście musimy tutaj znowu wrócić do zasady, nie czytamy Pisma Świętego, nie rozwiązujemy problemów w Piśmie Świętym przez analizę tylko jednego fragmentu. Na pewno wiele byśmy znaleźli o tym, jakim Paweł stał się znakiem sprzeciwu dla wielu. Ilu ludziom podpadł właśnie, że nie starał się przypodobać Rzymianom i powiedział, ja żadnego Jezusa nie wierzę, tylko przywróćcie mi wolność. Natomiast do momentu, kiedy można, to rzeczywiście my powinniśmy być dla pogan, dla inowierców życzliwi. Życzliwi nakarmić, pogadać, ale kiedy przychodzi moment, że mielibyśmy coś zrobić, co ma posmak zdrady Ewangelii, to już absolutnie nawet na pewno święty Paweł by na temu nie przyklasnął. Bądźcie naśladowcami moimi. Czy nie mógł powiedzieć wprost, bądźcie naśladowcami Chrystusa? Chrystus oczywiście jest najdoskonalszym wzorem dla nas, ale święty Paweł dla nich był wzorem może bliższym, bo przeżywali te same sytuacje w tych samych wspólnotach, które on z nimi przeżywał. Więc oni go widzieli tak bardzo dosłownie. Oczywiście mamy naśladować Chrystusa w miłosierdziu, w pokorze, w miłości Boga, ale też taki, dlatego mamy świętych. Że przykład Jezusa z Nazaretu nas porusza, ale przykład księdza Jerzego Popiełuszki, który został tak bestialsko zamordowany, poruszył nas, że słowo krzyż nabrało dla nas innego znaczenia po przykładzie męczeńskiej śmierci tego błogosławionego. Chociaż ksiądz Popiełuszko by chyba nigdy nie powiedział, bądźcie naśladowcami moimi. No, chyba nie, ale gdyby tak powiedział, to miałby prawo tak powiedzieć. Święty Paweł też mówi o tym i chociaż nam to właśnie, przepraszam za słowo, zalatuje pychą, to proszę pamiętać, że jest to wielka pokora. Wielka pokora, bo pokora to jest prawda. Prawda. Jeśli wyszedłby Andrea Bocelli i powiedział, ja to nie śpiewam, tak beczę troszkę, no nieraz mi tam coś wyjdzie, to by kłamał. Jeśli jakiś wybitny reżyser, wybitny aktor, wybitny lekarz, religia powiedział, ja to tak się nie znam na tej kardiologii, tam tak troszeczkę próbuję, samouk jestem, to by kłamał. Był bardzo dobrym kardiologiem. Więc co mi dał Pan Bóg, to mi dał, prawda? Ja jestem wysoki na przykład i nie powiem, że jestem taki karypelek. Nie, no dał mi Pan Bóg tego wzrostu dużo i go za to wielbię, chociaż nieraz z tym są kłopoty. Ale jeśli ktoś ma coś dużo, a mówi, że nie ma, ale ten Pan Bóg mi nie dał na przykład talentu plastycznego, jak ja, proszę Państwa, oddawałem swoje prace nauczycielowi z plastyki, to się cała klasa zbiegała, żeby zobaczyć, jak mój talent się rozwija. A rozwijał się bardzo powoli i dużo śmiechu było przy tych ocenach. Taki z tych prac plastycznych była korzyść. Więc żeby mówić praktycznie, dzięki Ci Boże za to, że jestem dobrą kucharką, dzięki Ci Boże, że jestem człowiekiem, który, no nie wiem, coś tam potrafi właśnie jako lekarz, pielęgniarz zrobić, a tego mi nie dałeś. Bądź uwielbiony za wszystko, bo Ty wiesz, czego mi bardziej potrzeba niż ja sam. Czyli można dziękować za sukcesy? Trzeba dziękować za sukcesy i trzeba dziękować za porażki. Nie jedna porażka była sukcesem. Ktoś powiedział, przyjrzyjmy się cnotom naszych wad i wadom naszych cnót. Przyjrzyjmy się naszym zwycięstwom, które są nieraz porażkami i porażce, która bywa sukcesem. Jak to rozumieć, że porażka może być sukcesem, a sukces porażką? No, święty Piotr, prowadząc akcję pod tytułem Piotr jest wielki, doznał porażki na dziedzińcu świątynnym, zaparł się Chrystusa, skompromitował się. To była jego porażka. On twardziel zawsze chciał być w sytuacji kontroli siebie, a to przestał kontrolować. Facet jak płacze, to jest dla niego wielki wstrząs. Potem jeszcze raz egzamin przy śniadaniu. Piotrze, czy mnie kochasz? Więc porażka Pawła, który jako Szaweł wkroczył do Damaszku, a dotarł tam w stanie agonalnym, chciałoby się powiedzieć niemalże, w stanie przetrącenia bardzo poważnego. Proszę Państwa, nie jeden wypadek na świecie samochodowy, nie jedna choroba przyniosła ludziom więcej dobra niż gdyby jej nie było. Nie chcę tutaj teraz mówić o przykładach, bo one są dość długie i skomplikowane, ale tak jest, porażka bywa zwycięstwem. Przypomnę Państwu taki drobiazg z mojego życia. Na maturze wybrałem język polski, próbna matura, no ja pewniacha, żeby to się tak dobrze przygotowałem, 2. No, nauczyciele trochę mówią, Pawlukiewicz, coś, on zna zdawać maturę i dostał 2 z próbnej, 2 próbna matura, ja też zdaję polski, 2. No to już szumiało w pokoju nauczycielskim, co ten człowiek robi, chce zdawać egzamin. Potem, kiedy przyszła już matura na czysto, zdałem ją dość dobrze i dziękowałem mojej pani polonistce, że moje zadufanie w sobie trochę skróciła mi przed maturą tymi 2 dwójami, o których nikt nie pamięta, gdzieś tam są pewnie już dawno zmielone, a ten dokument, który pisze, że jakoś mi już na maturze poszło nieźle, pozostał. Dobrze jest dostać 2 dwóje w młodości,
żeby potem życie przeżyć na piątkę. Życie przeżyć na piątkę, to brzmi mocno. Byłem na szóstkę teraz, bo jestem człowiek starej daty, a to chyba są szóstki w szkole. O tym, czy ktoś dostał piątkę czy szóstkę, to tylko Pan Jezus orzeka. My sami nie możemy, prawda? No tak, na pewno wielu ludzi stanie na sądzie ostatecznym zdziwieni, że się ich aniołowie czepiają, bo oni przynieśli takie fajne różne puchary, dyplomy i zaświadczenia z pracy. A nie jeden człowiek będzie zaskoczony i plus, jak Pan Bóg go miłował, jak bardzo go strzegł. To ta historyjka dla dzieci, że pani przyszła do bram nieba, a nie mówi, ile masz punktów, bo trzeba mieć 1000, żeby się zbawić. A ona mówi, modlę się codziennie, no to masz 2 punkty. No, na biednych daję, no to masz 4 punkty. No jeszcze Biblię czytam, no to masz 6 punktów. Jeszcze ci zostało 994. Ona mówi, Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną. O, już teraz masz 1000. To też tak może być, jak przychodzi mąż do nieba i od pracodawcy dostaje najwyższą notę, a od żony najniższą, no i która jest więcej warta w tym rozliczeniu. No i jak to policzyć? No, pewnie od żony, prawda? Hmm. Pewnie tak, chociaż może być lekko stronnicza, co się zdarza. Wszystko w rękach Pana Jezusa. Za chwilę Ewangelia. Księga z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 1, wersy od 40 do 45. Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. W Starym Testamencie trędowatym nakazano, i było to prawo uświęcone, pozostać poza wspólnotą, nie zbliżać się, orzekać, że jestem trędowaty. A tutaj trędowaty przekracza tę granicę. Ryzykuje. Podchodzi do Jezusa, chociaż jest trędowaty. Wielu ludzi nie podchodzi do Jezusa, bo uważają, że są tak trędowaci, że może Jezusa nie zarażą swoim trądem duchowym i psychicznym, ale że to jest beznadziejne i żeby zostać w swoim getcie choroby. Jezus wyciągnie do ciebie rękę, choć będziesz zdradzał, zaprzedawał, choć będziesz najgorsze świństwa robił. Jezus zawsze pozostanie po naszej stronie. Oczywiście nie na zasadzie, jak miło, nie, on będzie ryczał, płakał, targał się za głowę, ale pozostanie po naszej stronie do ostatniej sekundy naszego życia. Dlatego nie ma takiego trądu, którego by się Jezus przestraszył. Nie ma takiego trądu. Jak się czyta pierwsze czytanie, potem Ewangelię, to widać, że między jednym a drugim tekstem zaszła absolutna rewolucja. Mhm. W postępowaniu z pewnością, ale czy w stosunku Boga do człowieka zaszła rewolucja? Nie, bo wtedy to, że ci biedni trędowaci musieli się tak zachowywać, ostrzegać innych, być poza miastem, jest normalne i zrozumiałe z punktu widzenia medycyny i groźby wybuchu epidemii. To straszna choroba. Natomiast i także Pan Bóg tutaj też, ustanawiając Aarona i jego synów tymi, którzy będą ekspertami od diagnozowania trądu, działa na dobro człowieka. Natomiast tutaj w Nowym Testamencie już widzimy Chrystusa, który jest Panem i objawia to swoją moc, które zapisane zostało słowami: natychmiast trąd go opuścił. Jezus tego wypowiada słowo. Nie robi żadnych tam nabożeństw, nie robi jakichś okładów, nie robi jakichś ziół, nie robi, tylko jedno słowo: chce, bądź oczyszczony, bo chce. Więc uzdrowienie jest błyskawiczne, natychmiastowe i to Pan pokazuje swoją potęgę. A
Ale ofiarę trzeba złożyć. To nie jest tak, że prawa, religii i zasady nie obowiązują. Nie, nie, nie. Nie, właśnie Jezus był bardzo mądry. I chociaż tyle mówił o uczonych w piśmie, tyle mówił o faryzeuszach, tyle mówił o kapłanach złego, to jednak mówi: idź i złóż ofiarę. Proszę Państwa, to jest wielki problem duszpasterski, że nieraz się zdarza, że jakiś ksiądz nie dorasta intelektualnie do moich problemów, z którymi gdzieś tam się pokazałem, że jakiś kapłan zachował się w sposób gorszący i od razu odrzucanie całego kościoła. Wy, księża, jesteście tacy, ja przestaję się spowiadać, przestaję chodzić do kościoła. Jezus mówił, że kapłani sprzeniewierzyli się nauce Boga, ale każe, żeby on, ten uzdrowiony, poszedł do nich i spełnił spełnił prawo, które wymagało od niego takiego gestu złożenia ofiary. Proszę Państwa, święty jest człowiek, który jest pokorny, który rzeczywiście doznał nieraz w kościele jakiegoś zła, jakiegoś złego przyjęcia, źle potraktowano jego otwarcie, ale klęka przed konfesjonałem, nie analizując za bardzo, kto tam z drugiej strony siedzi, no wie, że to jest tylko kapłan katolicki i się spowiada pokornie. Jezus jest nie zwolennikiem rewolucji, że nagle wszystko odrzucamy, wszystkie ofiary, wszystkie przepisy, tylko zachowaj to. Przyjdzie czas, że te przepisy Kościół już wyeliminuje, niektóre składania pewnych ofiar, zachowań liturgicznych czy kultycznych. Czyli jak doznam uzdrowienia w odnowie w Duchu Świętym, we wspólnocie ludzi młodych i wyjątkowo energicznych, to do parafii wciąż wracam na zwykłą mszę, gdzie są osoby starsze i się w zasadzie niewiele dzieje, poza tym, że się dzieje sama świętość tam na ołtarzu. Bo parafii sobie nie wybieraliśmy. To znaczy, myślę, że nie ma ludzi, którzy kupują mieszkanie w osiedlu ze względu na parafię. Może są. Może są. Natomiast wiem, że kupują niektórzy mieszkanie i przy okazji dostają w prezencie od Pana Boga taką parafię. I ja jestem zwolennikiem tego, że ktoś ma swój ulubiony kościół, tam franciszkanów, dominikanów, paulinów i do niego jeździ. To nie jest grzech. Ale to, co Pan Paweł powiedział, od czasu do czasu przyjść do tych, których ja sobie nie wybierałem. Do tych emerytek, do tego proboszcza, który może nie pasuje mi jego tembr głosu i treść kazań, które mówi. Ale przyjść do tej rodziny parafialnej i pomodlić się tam w pokorze z tymi, którzy może nie mają poziomu śpiewu, jak na właśnie w tych zakonnych parafiach, ośrodkach duszpasterskich. To jest objaw pokory. Właśnie przyjść do takiego zwykłego duszpasterstwa. Proszę Państwa, kiedyś jedna pani mówiła, że moim spowiednikiem jest ksiądz docent, doktor habilitowany, i tu wymienia tytuły. Ktoś nie wyrobił z towarzystwa, moim powiedział jest wikary z Kocierzewa. Bo to naprawdę nieraz prosty ksiądz, starszy ksiądz, czy bardzo młodziutki ksiądz potrafi słowo powiedzieć od Ducha Świętego takie, że wybitny psychoterapeuta i teolog tego w konfesjonale nie powie. Dlaczego trędowaty, który został uzdrowiony i rozgłaszał jako chwałę Bożą to swoje doświadczenie uzdrowienia? Przecież on był skazany na banicję, na śmierć społeczną. Nagle jest zdrowy, krzyczy. No tak, nagle on, który jest odrzucony, stoi w centrum i wszyscy go słuchają. I wszystko popsuł, bo Chrystus miał jakiś plan tam duszpasterski, tak. I zaryzykował. I proszę zwrócić uwagę, Chrystus, żeby ten trędowaty wszedł do miasta, to Chrystus nie może wejść do miasta. Bo tam było dla nich tylko jedno miejsce. Albo trędowaty wejdzie, albo Chrystus wejdzie. I Chrystus się tak daje wyprowadzić poza miasto, żebyśmy my mogli żyć w mieście. To jest taki piękny obraz zbawienia. Chrystus zdał się wyprowadzić poza miasto, żeby zostać ukrzyżowanym, żebyśmy my mogli wejść do Nowego Jeruzalem i tam cieszyć się, świętować i radować. A on odrzucony, poniżony, poza bramami miasta, umiera jak zbrodniarz. Ludzie idą do Jezusa za miasto właśnie, oni go szukają na pustyni. Błogosławieni ci, którzy nie czekają, aż im Jezus spadnie przez komin z nieba. Tylko go szukają. Jezusa trzeba szukać. On chce być szukany. Na pustyni? Miejsca pustynne były symbolem świata demonów, świata ciemnych mocy i szukają Chrystusa tam. Chrystusa możemy znaleźć, proszę Państwa, paradoksalnie w swoich grzechach, przez swoje grzechy, przez brud jakiś. Znałem ludzi, którzy dotknęli dna nałogu i w pewnym momencie wydarzył się taki krzyk: nie, już więcej nie pozwolę. I rzeczywiście już się nie dotykali butelki, nie dotykali strzykawki. Ale żeby to się stało, musieli zejść na samo dno. To jest taka prawda, że to zbawienie przychodzi nie tyle, że on wyciąga rękę i ciągnie od góry, przychodzi z nieba i z chmur się wyłania, tylko przychodzi od dołu, od śmierci. Tak? Przychodzi z tyłu. Jak szedł na jeziorze, to szedł z tyłu i oni się go przestraszyli. Od ciemności, od tamtej strony przychodzi. Przypomina mi się taki obraz, takie zdanie, które ktoś powiedział szokujące.
nie nasze cnoty, a nasze grzechy wprowadzą nas do nieba. I tą myślą już wielkopostną pożegnamy dziś Państwa. Za uwagę dziękuję. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz i Paweł Kęska. Księga.